W zadaniu dziewiątym mamy obliczyć silnie. Tworzymy sobie nową klasę factorial. I tworzymy metodę statyczną getFactorial. Metoda statyczna, czyli nie jest zależna od danego obiektu. Jako argument musi być podane n. I teraz dlaczego w taki sposób obliczamy silnie? Mając powiedzmy pięć silnia, to pięć silnia to się równa 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. Więc widzimy, że w każdym kroku mnożymy razy kolejny wyraz. Czyli na początku wynik jest 1, później 1 mnożymy razy 2, później razy 3, razy 4, razy 5. Dlatego potrzebna do tego jest nam pętla for. Tutaj robimy zmienną score, która na początku jest równa 1, ponieważ elementem neutralnym mnożenia jest 1. I w każdym kroku mnożymy razy i. Score gwiazdka razy i jest odpowiednikiem zapisu score równa się score razy i. I na samym końcu zwracamy wynik. No i przykładowe wywołanie, ponieważ jest to metoda statyczna, więc wystarczy, że wywołamy jako nazwa klasy, czyli robimy factorial get factorial i na przykład od 10. Może trudno nam sprawdzić, dla 5 powinno dać 120.